Reniusi, z wielką przyjemnością przedstawiam Cię po długim czasie, znaczy długim. Trzy, dwa lata minęły od dwa Bangu. Lat. Dwa lata od płyty, która moim zdaniem trochę zmieniła postrzeganie muzyki elektronicznej. Muzyka elektroniczna z głęboką treścią. Taki był dla mnie Bang. Bardzo e, dziękuję. Słyszałem kilka numerów, po, pochwalę się, że ponoć jeden, byłem jednym z nielicznych, który słyszał kilka, kilka numerów z nowej płyty. Nadal jesteś. Nadal bo, jestem. Bo nowa płyta dopiero we wrześniu. Na jesień. I odniosłem wrażenie, że to, co dzisiaj usłyszałem, czyli nowy singiel Tyle miłości. To jest trochę muzyczna kontynuacja bangu, ale z inną treścią. Rzeczywiście na płycie Bang skupiałam się głównie na tematach społecznych, natomiast na mojej nowej płycie wróciłam trochę do sentymentalnych i romantycznych korzeni. Co jest mi też bliskie i bardzo charakterystyczne dla mojej twórczości. A tyle miłości to, to też jest ukłon w stronę mojej płyty Transmisja, która nadal gra w moim sercu. Bardzo lubię te kawałki grać na koncertach. Kiedy zabieraliśmy się z moim producentem Stentkiem za pracę nad nową płytą, on powiedział takie znamienne zdanie, że chciałby, abyśmy spróbowali Zrobić taki ukłon w stronę transmisji i zastanowić się, dlaczego ona nadal jest taka aktualna i dlaczego tak te utwory są nadal świetnie odbierane na koncertach. I oczywiście nic dwa razy się nie zdarza i to absolutnie nie jest druga część tej płyty, ale myślę, że płyta Bank, na której bardzo dużo eksperymentowałam, nie tylko literacko, ale również wokalnie, bo tam melodeklamowałam, nie tylko śpiewałam. To wszystko mnie doprowadziło do tego, żebym zatęskniła za melodią, hmm. za taką klasyczną kompozycją. I Tyle Miłości jest przykładem takiej klasycznej piosenki z szerokim refrenem. I, i, i mam nadzieję, że to będzie postrzegane jako nasz taki hołd w stronę brzmień z lat 80., hmm. które też są dla nas cały czas aktualne. To i wszystko chętnie do już, nich wracamy. To wszystko. To, to było już. Teraz wracamy do lat 80. -tych, 90. -tych. Młodzi ludzie teraz w klubach fascynują się numerami, których my słuchaliśmy wtedy. I widzę, że w sumie w twoim przypadku powrót do lat 80. nie jest niczym nowym, bo już na płycie elektronika, elektronika było tak. kolorowo i było, było dużo nawiązań do, mhm. do poprzedniej dekady, czy nawet dwie dekady wcześniej. I teraz. Obserwuję twoją twórczość od samego początku, od, przepraszam, od rowerów wręcz, przez zakręconą. Powtarzam to często artystom, z którymi się spotykam, bo inaczej odbiera to człowiek, który zna te płyty. I ja szedłem razem z tobą. I to powtarzam często, tak samo z innym, innymi artystami, z którymi mam przyjemność rozmawiać. Jakby. Pasowała się w życie wielu ludzi, którzy słuchali muzyki od lat 90. i śledzili cię. Czyli była ta zakręcona z rogami, której zresztą 20 lat mi. Ja tak. z z zobaczyłem na singlu Zakręcona Maj 98 tak. i złapałem się za głowę. Pamiętam premierę tej piosenki, zresztą mm -hmm. w Radiu Z chyba odbyła się. Czy, czy nie. Tak. Y I było tak różnie. Była, ele była elektronika, potem była transmisja, płyta już, jak powiedziałaś, kultowa, potem nagle, potem magnes. Pierwsza chyba polska płyta y, zgrana jako jeden set. Nie mm -hmm. wiem, czy ktoś jeszcze wtedy robił coś takiego na komercyjnym rynku. I potem kompletny przewrót, czyli Illusion, delta, i teraz znowu powrót do, y, do lat 80. i znowu powrót do tego, co y, tworzyłaś. Ale do czego zmierzam? Do tego, czy twoje płyty wcześniejsze, nawet zakręcono włącznie. Są dla ciebie ciągle aktualne i ważne, czy są obciachowe? Wiesz co, ja mam w ogóle szacunek do, do przyszłości. Mam też szacunek dla moich producentów, dla, dla tych wszystkich osób, które spotkałam na przestrzeni tylu lat. Ja myślę, że zataczamy ciągle koło. Nie da się też ciągle być gdzieś tam w jednym miejscu. Ja nie lubię też odcinać kuponów, ale z drugiej strony. Yy, korci mnie, żeby też czasami po prostu sentymentalnie trochę po, powspominać. Yy, I ilekroć słyszę, kiedy się znajdę, czy zakręconą gdzieś w taksówce w radio, uśmiecham się do siebie. Po pierwsze, to były przepiękne czasy, które <grym> mi się fantastycznie kojarzą, a po drugie, ogromnie dużo tym piosenkom zawdzięczam. I yy, yy, chyba nadal. Yy, uważam, że, że koncerty i taki kontakt z publicznością bezpośredni to jest, to, to jest coś, co kocham najbardziej i to jest jakby sens mojego, mojego życia zawodowego. Czy to ma wpływ na twoją twórczość później? Czyli Kasia Stankiewicz powiedziała, że wróciła do warius Max po tym, jak zobaczyła na koncercie, że cały, cała, cała sala śpiewała Ruchome Piaski Orła Cień. Numer, do którego się w pewnym momencie przestała przyznawać, ale zobaczyła, że ludzie na to reagują. Nie wiem, czy, czy pokochała to jeszcze raz, zresztą nadała temu nowe życie. Czy ty też tak masz, że idziesz na koncert z innym planem, ale widzisz, że ludzie chcą kiedyś się znajdą albo zakręconą ciągle twojej fani i, i że, to że to żyje. Uśmiechasz się, ale z drugiej strony myślisz sobie ile to razy już śpiewałam i co jeszcze mogę z tym zrobić. Wiesz co, ja mam zwyczaj zawsze na koniec koncertów grać moje największe single. Oczywiście, że kombinujemy, ciągle zmieniamy te aranżacje, robimy jakieś remiksy, no bo też nie, nie chcemy popaść w rutynę. Rzeczywiście bardzo trudne było gr granie dźwięk w dźwięk, tego wszystkiego, tego samego przez wiele, wiele lat. Ale staramy się odnaleźć jakieś, jakieś nowe, nowe wersje, które dają nam radość. Tak samo, gdybym była na koncercie jakiejś gwiazdy, która zaśpiewałaby moją ukochaną piosenkę, jeszcze. Którem się kojarzy, nie wiem, z jakąś miłością mojego życia, to chciałabym, żeby dokładnie ten artysta zagrał wiesz, cały ten tekst i żeby, nie wiem, solówka saksofonu miała wszystkie te nukty, które kiedyś słyszałam, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Więc mam ogromny szacunek dla mojej publiczności i, i absolutnie nie postrzegam tego jako rzeczy, od których chciałabym się odcinać tych, tych, tych starszych utworów. I, I zawsze na, na koniec koncertu, jeśli publiczność nie chce nas wypuścić ze sceny, to chętnie gramy. Kiedyś cię znajdę zakręcona i to wszystko. Nigdy cię nie zapomnę. To jest też nasz taki utwór, który, który ciągle nas porusza na koncertach.